Jesteśmy po kongresie Prognoz Fruit, który określił zbiory jabłek w Europie i w innych częściach świata. Wszyscy eksperci mówili, że zbiory nie będą rekordowo wysokie, co oznacza, że będzie zapotrzebowanie na produkt, zarówno na owoce deserowe, jak i na owoce przemysłowe. Dlatego ten poziom cen, który jest w tym momencie, czyli poniżej 40 groszy za kilogram, a w wielu miejscach nawet poniżej 30 groszy za kilogram, jest niskim poziomem ceny, która nie może być zaakceptowana przez środowisko sadownicze. To jeżeli chodzi o jabłka przemysłowe, one oczywiście mają bezpośredni wpływ na cenę jabłek deserowych. I już dzisiaj słyszymy zapowiedzi, że albo do przechowywania, albo w pierwszych ofertach eksportowych dla sadowników będzie cena poniżej 1 zł za kilogram. To oznacza w jednym i w drugim przypadku, zarówno produkcji owoców do przetwórstwa, jak i produkcji owoców deserowych, sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia i tego nie możemy zaakceptować. Nie ma żadnego uzasadnienia, które by usprawiedliwiało obniżanie ceny w tym momencie przed rozpoczęciem sezonu, kiedy rynek jeszcze się nie ukształtował, kiedy tak naprawdę jeszcze tego rynku w handlu światowym nie ma. Każdy ma w swoim sadzie różny udział jabłek przemysłowych w ogólnej produkcji. W jednych gospodarstwach jest to 60%, w niektórych jest to 10% czy nawet mniej. Ale wiedzmy o tym, że ta cena kształtuje cenę jabłek deserowych, owoce przemysłowe. Mówi się, że taką barierą do zaakceptowania jest 40 groszy. Jeżeli cena spada poniżej 40 groszy za kilogram, no występuje ogromne niezadowolenie, bunt społeczny i trudno się temu dziwić. Ta cena powinna być w okolicach 50 groszy, zważywszy na te ceny, które były jeszcze kilka lat temu i zważywszy na to, jak wzrosły nam koszty produkcji. Przecież paliwo, olej napędowy to wzrost kilkudziesięcioprocentowy, może nawet w niektórych przypadkach ponad 100% na przestrzeni ostatnich kilku lat. Energia elektryczna to samo, koszty siły roboczej. Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu płaciliśmy 7 zł na godzinę netto. Dzisiaj płacimy 12 zł najczęściej na godzinę netto. Więc to wszystko, te wszystkie koszty, które powodują pogorszenie opłacalności, nam rosną. Więc walczmy o cenę jedną i drugą. Cenę jabłek przemysłowych i cenę jabłek deserowych. Pomysłem, o którym od lat mówimy, jest sprawa uregulowania na podstawie umów kontraktacyjnych. Uregulowania dostaw. Chodzi nam o to w tym systemie ogólnie, żeby każdy producent podpisał umowę kontraktacyjną z zakładem, gdzie zadeklarował przy posiadaniu ceny minimalnej w zapisie, ceny referencyjnej, ile tych owoców sprzeda do zakładu przetwórczego w danym roku kalendarzowym, żeby umowy miały charakter wieloletni. To by dawało gwarancję pokrycia kosztów produkcji w sadach typowo przemysłowych, ale uwaga, to by też spowodowało pewien ruch na rynku. To by spowodowało, że cena owoców deserowych nie spadnie poniżej określonego poziomu. Produkcja byłaby w pewnym sensie regulowana, to znaczy nowe sady byłyby zakładane tylko w takim przypadku, kiedy istnieje prawo sprzedaży na podstawie umowy kontraktacyjnej. Ograniczalibyśmy wtedy niekontrolowany dzisiaj wzrost nasadzeń i wzrost produkcji. Byłaby to pierwsza próba uregulowania tego rynku. Oczywiście zasadniczą częścią regulacji rynku jest prawo podaży i popytu. Nie możemy się od niego odżegnywać i mówić, że ono nie działa, więc musimy prowadzić działania propopytowe. Spada w Polsce i w Europie spożycie jabłek. Widzimy to wyraźnie. Mówią to eksperci niemal w każdym kraju. Mówią to sieci, mówią o tym handlowcy. Więc trzeba szukać innych miejsc sprzedaży, alternatywnych miejsc sprzedaży. Kiedyś otworzyliśmy rynek Egiptu, ale on nie uzupełnia tego, co utraciliśmy w postaci braku eksportu do Federacji Rosyjskiej. Ale jest kilka miejsc na świecie, gdzie polskie jabłka mogą trafić. Gdzie tamtejsi odbiorcy mówią, że są nimi zainteresowani. Gdzie konsumenci mówią, że chętnie by je kupili. Ale trzeba wesprzeć eksport, trzeba udzielać gwarancji dotyczących prawidłowych wysyłek. Trzeba wreszcie zrobić zabezpieczenie dla tych firm, które chcą eksportować, bo przypomnę, to są długie odległości, długie terminy płatności. Żadna firma tego nie wytrzyma. To jest wiele rzeczy trzeba dzisiaj zmienić w polskim sadownictwie, żeby mówić o jego unormowaniu i uregulowaniu. Protest jest tym momentem, kiedy o tym można otwarcie mówić, kiedy jest grono słuchaczy. I to chcieliśmy też powiedzieć. Każdy nasz protest kończy się składaniem postulatów. Dzisiaj składamy zasadniczy postulat. Nie można się zgodzić na nieuprawniony, niczym nieuzasadniony dyktat na rynku wielkich koncernów, czy to sieci handlu detalicznego, czy zakładów przetwórczych. Państwo musi w tym zakresie podjąć czynności, musi podjąć działania. To jest główny postulat, który dotyczy w tym momencie aktualnej sytuacji. Obowiązkiem Związku Sadowników, Agrounii i innych organizacji jest to, żeby tym młodym ludziom, którzy dzisiaj zdecydowali się zająć sadownictwem, przejąć gospodarstwa po rodzicach, albo utworzyć nowe, tacy też są, żeby zapewnić im godziwe warunki pracy. To jest nasz obowiązek wspólny, wszystkich. I starsi mogą stawać swoją osobą przykładem, stawać się przykładem, pokazywać, że trzeba też coś zmienić, pokazywać, że oni wtedy, kiedy przejmowali gospodarstwa, były trochę inne uwarunkowania. Dzisiaj młodzi ludzie niestety są często bezradni.
nie mają wiedzy, są niezorientowani na rynek, są po prostu nieprzygotowani. Bardzo często tak jest. Nie chcę szukać innych słów, żeby wyrazić... Wydaje się wielu z nim, że nie ma żadnej nadziei. Wielu widzi nadzieję w kierunkach, które nie rodzą perspektyw. Ale trzeba im rozjaśnić sytuację na rynku, trzeba im stworzyć warunki do działania, trzeba zapewnić im perspektywę. Dzisiaj wielu młodych sadowników mówi, co sadzić, więc trzeba im takiej odpowiedzi udzielić. Jaki gatunek, jakie odmiany, które się sprzedadzą kiedyś na rynku światowym. My jako Związek Sadowników w tym kierunku cały czas idziemy. Boję się tylko, że grono tych słuchaczy jest niestety coraz mniejsze. Lubimy w internecie dyskutować, a rzadko lubimy słuchać ekspertów, tacy, którzy mają doświadczenie. I na tym polega też to przekazywanie pałeczki pokoleń. Ci starsi muszą mówić o swoich doświadczeniach, a młodzi nie powinni być tylko zadufani w swojej wiedzy, tylko też trochę z tych doświadczeń starszych powinni korzystać.